Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 Noc Kruka pod tytułem Sarkeras Artefakt Pradawnych. Witam was wszystkich w drugim odcinku już na moim kanale z tej oto modyfikacji. Pierwszy odcinek, taki wstępniak, mamy oczywiście za sobą. Rozpoznaliśmy sobie, można powiedzieć, tutaj teren, jak to wszystko wygląda. Rozmawialiśmy już nawet z jednym myśliwym, zaczęliśmy bić się z niektórymi potworami, zaczęliśmy zabijać niektóre potwory. I tutaj została nam, powiedzmy, ścieżka taka, której tam dalej pilnuje paladyn, a jeszcze dalej pilnuje jakiś strażnik, więc no to jest widocznie no wejście do tej kopalni oczywiście. Więc tutaj tak naprawdę raczej mamy wszystko wyczyszczone, moglibyśmy się chyba w sumie przespać, żeby nam życie się jednak... Nie wszystko wziąłem. Żeby nam życie się odnowiło. W sumie to możemy jeszcze za te namioty niby zajrzeć, chociaż nie, no raczej już tutaj, no nie, jednak są jakieś jeszcze roślinki niby. Coś mi tam umknęło. Widać oczywiście ładne motylki, które tam... Czekajcie, sen od północy do południa. Od południa do północy? Wow, jakiś inny tryb. 13. Przecież w sumie godzina wystarczy. Aha, w ten sposób. Okej, to nie jest ile godzin śpimy, tylko która ma być godzina. Czyli ma być, powiedzmy, 15. Okej. AM i PM, co nie? Można powiedzieć. Jesteśmy. Piękne żółwie. Jeden duży, dwa malutkie. Motylek, który gdzieś sobie tutaj fruwa. To też nowość. No i ładnie to wygląda. Schowa się? Już się mnie chyba nie boją, a jednak się boją. Czasami się chowają, czasami nie. Ale fajnie to wygląda, fajnie to zostało zrobione. Dobra, idziemy w takim razie do góry. Porozmawiajmy z tym rycerzem, paladynem. No ładnie tutaj, jak na razie to wszystko się zapowiada, ładnie to wygląda. Hallo, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Ich bin im Auftrag des Königs hier, um Lagebericht über die Erzvorkommen zu erstatten. Doch als ich durch die Höhle in dieses Tal ging, wurde sie durch ein Erdbeben verschüttet. Oh, das sind schlechte Nachrichten. Dann sind wir jetzt sozusagen komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Genau so sieht es aus. Nun ja, mit den Erzanlagerungen sieht es jedenfalls gut aus. Wir kamen gut voran und es ist noch genug zum Abbauen vorhanden. Der Weg ist verschüttet. Wie soll es nun weitergehen? Nun, wir haben hier eine Gruppe von Magiern, die zurzeit auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke Ausgrabungen durchführen. Des Weiteren haben die Minenarbeiter vor kurzer Zeit den Durchgang zu einem kleinen Tal freigegraben. Es wurden allerdings sofort Gitter angebracht, die das Tal von der Mine abtrennen. Da in dem Tal immer wieder gefährliche Viecher auftauchen. Es ist nur über einen Schalter zu öffnen. Doch ich habe ihn vorher blockiert. Du kannst dieses Tal erkunden. Aber bevor wir nicht wissen, wie genau du uns gegenüber gesinnt bist, werde ich den Mechanismus nicht in Gang setzen. Nun ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich zu beweisen. Was kann ich tun? Frag dich herum. Man wird deine Hilfe gut gebrauchen können. Und dann kannst du auch zeigen, dass du nicht Schlechtes im Schilde führst. Es könnte ja sein, dass du durch Magie den Weg verschüttet hast und nun einen Hinterhalt planst. Na, auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ich bin, wie schon gesagt, im Auftrag des Königs hier. Wie dem auch sei, mach dich nützlich. No dobrze, czyli jest to dość oczywiste i musimy po prostu tutaj im zacząć pomagać i zdobyć jakby zaufanie ich musimy. Kannst du mir etwas beibringen? Ich könnte dir den Umgang mit Einhändern beibringen. Und wenn du willst, kann ich dir auch etwas verkaufen. Hier sammelt sich mit der Zeit einiges an. Fajnie, może nas bronią jednoręczną uczyć. I teraz się zastanawiam, w co te 10 punktów wrzucić, czy w siłę? Raczej chyba w siłę, ale też może ogólnie nas... nam coś sprzedać, ale on tylko jedną rękę uczy, więc musimy jeszcze kogoś znaleźć, kto będzie nas jeszcze siły uczył, bo tamten myśliwy z ręka łuki, tutaj jedna ręka tylko, szkoda trochę. Okej, co my tu mamy? Wow, naprawdę nieźle w sumie, ma tych broni różnych. Ma też jakieś ziółka, jakieś zwoje, więc dużo różności, można powiedzieć, nieźle. Fajnie, no dobrze, no w takim razie pomóżmy tym może
kopaczom, bo może sami nawet kopacze będą potrzebowali jakiejkolwiek pomocy. Hej! A, mal jemand neues. Du könntest mir doch sicherlich bei einer Kleinigkeit helfen, oder? Sicher, sag nur, was du willst. Gut, ich habe mitbekommen, dass die Magier ein Amulett gefunden haben. Sie müssen es irgendwo in ihrem Lager unten hingetan haben. Und du willst, dass ich es dir hole? Ja, mich interessiert nur mal, wie es aussieht. Also los, hol es. Und wenn ich es nicht hole? Dann haben wir beide nichts davon. Ich will das Amulett und für dich lege ich ein gutes Wort bei Marek ein. Woher weißt du, dass ich ein gutes Wort von dir brauche? Na hey, ich arbeite in der Nähe von Marek. Ich habe euer Gespräch mitbekommen. Ach, gut, ich werde es dir holen. Chcę go tylko zobaczyć. No nie gadajcie, że to chodzi o ten amulet. Przecież on jest dobry. Ma 40 punktów życia plus. Bo jest opcja jakby już dania mu. No to raczej to jest ten. Chodzi o ten amulet. Hier, nimm es. Hey, danke. Auf dich ist echt Verlass. Marek wird nur Gutes von dir hören. Na, das will ich doch hoffen. Ohne Grund hätte ich mich nicht auf so ein Risiko eingelassen. Gut. Als Belohnung bekommst du noch diesen Ring. Der ist nicht ganz so wertvoll. No ja się tak cieszyłem na początku, że ten amulet zdobyliśmy. Ale ładnie bardzo nas gra wynagrodziła. Bo dostaliśmy pierścień, który daje tyle samo punktów życia. Jemu zależało po prostu na tym amulecie. Fajnie. Zajebiście, że tak zrobili. Naprawdę, że 40 punktów zdrowia też ten pierścień daje, że po prostu no na niczym nie straciliśmy. A już się zacząłem bać po prostu, że no już całkowicie go stracimy. W sensie tą żywotność, którą daje. No bo 40 punktów to jest dużo, nie? Przy punktach, gdzie mamy 120, 122 dokładnie, więc naprawdę. Dobra, czyli tak naprawdę fajnie, że go wtedy zebraliśmy. Mamy już jakby jedną osobę załatwioną. W ogóle to... Okej, tu jest te przejście, które zostało jakby zalane wodą, tak? Ale mogę sobie normalnie przez nie przechodzić. Okej. Fajnie chociaż to wygląda nawet. Chciałbym się jeszcze rozejrzeć tutaj. No tej animacji, powiem wam szczerze, nie widziałem jeszcze. Nie jest widać jakaś tam ona do końca zrobiona. Idealnie, bo też nie jest tam jakby taka bardzo płynna, no i widać zresztą, że rękoma tak jakby dłońmi nie łapie za bardzo tego szpadla, ale nieźle. Kolejna jakaś nowość, której ja jeszcze nie widziałem sam osobiście, więc fajnie. Okej. Kolejne motylki, jak to ładnie wygląda, naprawdę jest klimat. I zaczynam się przyzwyczajać jednak do tej muzyki, naprawdę. Nie mówiłem, że ona jest jakaś zła, ale... Owca sobie nawet pije wodę. Ma klimat ta modyfikacja, naprawdę, ma klimat. Nie ma co też narzekać jednak na ten głos niemiecki, chociaż mówiłem, że ja bym wolał, żeby nie było w ogóle już. I bym sobie po prostu sam czytał, jednak więcej bym wtedy też jakby z tego wynosił, więcej jakby bym się wczuwał w to wszystko, to co mówi, bo czasami może mi coś tam umknąć, jak na przykład nie będę patrzał na ten cały tekst, który jest wypowiadany. A najlepiej by było oczywiście, jakby dubbing był całkowicie polski, nie? No dobra, rozejrzeliśmy się tutaj, jak to wygląda, te miejsce, możemy tutaj też jeszcze do w sumie tej jakby odnogi wejść. Która ma też odnogi kolejne. Nieźle, jest tutaj naprawdę wiele przejść. Och, cholera, jeszcze tam wyżej. Dobra, i fajnie, moim zdaniem fajnie, że jednak to nie jest jakby jedno wejście, przejście takie i tak dalej, że na jednym czy tam dwóch to się kończy, jest to bardziej rozwinięte. No i dobra, mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Pogadajmy sobie z innymi kopaczami. Wie läuft's? Naja, wie soll diese Arbeit schon laufen? Ich bin jedenfalls froh, dass ich hier arbeiten kann, wo ich etwas Tageslicht habe und nicht dort drinnen. Naja, kann ich mich nicht beklagen. Das Einzige, was mir zu schaffen macht, ist diese abgenutzte Spitzhacke. Könnte ich dir wegen der Spitzhacke helfen? Ja, das könntest du. Ich habe eigentlich mit unserem Schmied Justus ausgemacht, dass er mir eine neue runterbringt, sobald er mal Pause hat. Aber das kann ja noch Stunden dauern.
So lange will ich nicht mit diesem Stück hier weiterarbeiten. Geh einfach schon mal und hol sie von mir aus ab. Okej, okay. I akurat dzięki temu, że się tak rozejrzeliśmy, no to wiemy, gdzie jest ten kowal i będziemy mogli sobie od razu od niego wziąć ten kilo, no bo on jest tutaj tak naprawdę. Justus, tak? Tak. Hi. Oh, hey. Hab dich gar nicht bemerkt. Ich bin Justus, der Schmied dieser kleinen Mine. Und wer bist du? Hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin hier, um den Erzbestand zu erstatten. Ansonsten wird sicherlich noch einiges mehr auf mich warten. Was meinst du damit? Nun ja, die Sache ist die, dass ein Erdbeben dieses Tal von der Außenwelt abgeschnitten hat und ich nun auf der Suche nach einem Ausweg bin. Oh nein, das sind schlechte Nachrichten. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin allerdings nicht gerade unabhängig. Ich habe mich an meinen Arbeitsplan zu halten. Du könntest mir helfen, indem du mir einen Auftrag gibst. Ihr kennt mich nicht richtig und damit ich in das freigelegte Tal oder die Ausgrabungsstätte kann, soll ich mich beweisen. Ach so ist das. Klar, ich werde mir etwas überlegen. Sag Bescheid, wenn du etwas erledigen willst. Ich soll eine Spitzhacke bei dir abholen. Ach ja? Und wer sagt das? Der Schürfer Johannes hat mich darum gebeten. Seine ist wohl ziemlich abgenutzt, meinte er. Ja, das stimmt. Na gut, dann muss ich wenigstens nicht nochmal zu ihm runtergehen. Hier hast du sie. Dobra, fajnie. Mamy kilof. Ja przedtem zrozumiałem... Tak, że będziemy musieli jednak zapłacić, ale mniejszą cenę, no bo Johannes mówi, że obniżył mu cenę, ale dobra, może po prostu już jakby zapłacił i tak dalej. I ten kilof po prostu został jakby do odbioru. I co jeszcze? Chciałem coś powiedzieć. Ale mi już wyleciało chyba z głowy. Nie, nie chciałem nic powiedzieć, to znaczy no, chciałem, ale chciałem coś jeszcze też zrobić. Przyciszyć jednak troszkę tą muzyczkę, bo jednak względem głosów troszkę chyba jest za głośna. Hej, du. Hier hast du deine neue Spitzhacke. Gut, ich danke dir. Was ist mit Lohn? Ach, so einer bist du. Nur auf dich bedacht. Keine gute Tat einfach mal so? Komm schon, sei doch froh. Du hast im Gegensatz zu mir die Freiheit. Also sei froh, wenn ich dir für diese kleine Hilfe dankbar bin. Nun gut, ich hoffe mal, ich mache hier nicht alles umsonst. No miejmy nadzieję chociaż, że jakby... Jak on miał ten rycerz? Marik. Będzie o tym wiedział, że my tak pomagamy tutaj wszystkim, co nie? No już trudno, że tą nagrodę, że bez tej nagrody się obyło, czekajcie, bo... Troszkę za cicho teraz? Nie wiem, może będzie git. Wie geht's? Ich bin etwas erschöpft von dieser ganzen Drecksarbeit. Jeden Tag ein und aus das Gleiche. Brauchst du Hilfe? Das Einzige, was ich brauche, ist ein ordentlicher Schluck Wasser. Bring mir 3 Flaschen Wasser, mehr kannst du mir eh nicht helfen. Alles klar. 3 butelki wody. Czy mam tyle aktualnie w ekwipunku? Mam nawet 7. Hey, du. Czyli widzicie, zbieranie się po prostu opłaca. Hier. Ah, oh, danke. Hier hast du einen Käse. Was will ich denn mit Käse? Hey, ich bin ein armer Arbeiter. Entweder du nimmst ihn oder gar nichts. Na gut, gib schon her. No dobra, może być i ser. Sam fakt jednak jest... Dobry, że cokolwiek nam dał. Hey, du. Wytapiacz. Hallo, was tust du hier? Ich schmelze das Erz, das abgebaut wird, ein und gieße daraus Barren zum Abtransport. Und wie heißt du? Ich weiß nicht. Seitdem ich denken kann, war ich Erzschmelzer. Und so haben mich die Leute auch immer genannt. Schmelzer. Oha. Und hast du wirklich gar keinen richtigen Namen mehr? Nein, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Wie heißt du denn? Mein Name ist Gideon und ich bin auch froh, einen richtigen Namen zu haben. Kann ich dir irgendwie helfen? Marik meinte, ich solle mich nützlich machen. Du könntest für mich diese Barren ins Lager bringen. Das Lager findest du gleich hier rechts, geradeaus und dann links neben der Schmiede. Kein Problem. Okay, prosto, lewo przy kuźni. I tak w ogóle Gideon, jesteśmy Gideon i teraz chyba dopiero zauważyłem i usłyszałem, jak się nazywamy. Szczerze mówiąc, bo chyba nie było nic o tym napisane. Dobra, przy kuźni w lewo i to powinien być niby magazyn, co nie? Jest tu ktoś, kto pilnuje tego wszystkiego, czy jak to ma wyglądać? Z automatu praktycznie. Ładnie, to też kurde fajne. Jakby z jednej strony delikatnie straciłem kontrolę nad postacią, ale trzymając W, chociaż niekoniecznie chyba trzeba było nawet W trzymać, chyba... Całkowicie automatycznie mi sama postać podeszła do tego miejsca i
to wszystko zrobiła. Okej, okay, fajnie, fajnie, bo już się zaczynałem martwić. Nie wiem, jak chcę wyjść. Drzwi chcę zamknąć, ale jak chcę wyjść. Bo się zaczynam martwić, jak to będzie wyglądało, bo już w sumie, no nie wiedziałem. Mateusz! Niemiecka modyfikacja. Mateusz! Hej, du! Alles klar? Ob alles klar ist, fragst du? Zum Glück habe ich dieses Mangora-Kraut. Das hält mich halbwegs fit. Was ist das für ein Kraut? Mangora-Kraut? Nun, es ist wie eine Droge. Es gibt dir die Kraft und Motivation, die du normalerweise niemals bekommen könntest. Allerdings geht das Zeug auch irgendwann zur Neige. Ich bräuchte mal wieder Neues. Ich könnte dir das Kraut besorgen. Gerne. Dann geh mal schön suchen. Ein Tipp aber vorneweg. Ja? Es wächst nur nachts. Tagsüber zieht es sich in die Erde zu. Bring mir 5 Kräuter. Mam zebrać 5 ziół, które rosną tylko w nocy, bo za dnia chowają się pod ziemią. Ciekawe też. Fajnie. Kurde, naprawdę, jak na razie się podoba, nie mam żadnych zastrzeżeń do tej modyfikacji. Ogólnie no, staram się też tak nie wyszukiwać na siłę jakichkolwiek zastrzeżeń, ale... No czasami po prostu rzucają się w oczy, nie? Tak po prostu, jakieś tam błędy i tak dalej, ale jak na razie naprawdę tutaj, wiecie, no błędy się każdemu zdarzają, ale... Poza tymi jakimiś błędami, to naprawdę fajnie to wszystko się jak na razie rozwija. Elegancko. Dobra, idźmy powiedzieć temu przetapiaczowi, wytapiaczowi, żeby zanieśliśmy te sztabki. Do magazynu. So, ich habe deine Waren ins Lager gebracht. Hier hast du auch deinen Schlüssel wieder. Gut, danke dir. Ach, kein Problem. Dobra, fajnie, elegancko, czyli tak naprawdę jeszcze nam chyba została ta jedna osoba, która tutaj tych owieczek pilnuje. Marco. Hey du. Wer bist du? Ich bin Marco. Ich hüte hier die Schafe. Das hätte ich auch noch selbst gesehen. Jetzt sei halt mal nicht so. Wenn jemand das Recht hat, so drauf zu sein, dann ja wohl ich. Was hast du denn für Schwierigkeiten? Ich war letztens ein paar Minuten unaufmerksam. Und da ist mir doch glatt ein Schaf die Klippe runtergefallen. Es wäre nett, wenn du mal nachsehen könntest, ob es noch lebt. Und wenn ja, bring es mir zurück. Warum schaust du nicht selber nach? Ich habe Höhenangst und kann nicht nah an den Abgrund. Ich kann sowieso nicht runtergehen, da ich mich auch um meine anderen Schafe kümmern muss. Ich werde mich darum kümmern. Ist natürlich aber auch sehr schlau, mit Höhenangst an einer Klippe zu hüten. No właśnie, gościu, który ma lęk wysokości, akurat przy klifie musi pilnować tych owiec. Tak naprawdę, to coś mi się wydaje, że ta owca nie przeżyła, no bo zobaczcie, jaka tu jest wysokość. Ale i tak, z takiej perspektywy za bardzo nie zobaczymy jej. Musimy chyba tak naprawdę zejść tam. No bo nie ma szans, no są te krzaki i tak naprawdę no jeszcze nie do końca wszystko widzimy. No nic, zejdziemy sobie w takim razie tam, na spokojnie. I teraz myślę, żeby... Dobra, te zioła sobie później zbierzemy. Te zioła sobie później zbierzemy, także na spokojnie, najpierw sobie zrobimy to, później jeszcze tam w środku jeszcze porozmawiamy z innymi, bo chyba ktoś tam może jeszcze został. Pomożemy jakby wszystkim i zobaczymy, czy Marco... Czy Markowi będzie już jakby to pasowało wszystko, czy to wystarczy, nie? Czy jakby już zasłużyliśmy na ich zaufanie, na ich szacun i tak dalej. No i zobaczmy, no jest ta owca? Czy nie? Coś mi się wydaje, że naprawdę ona już... Aha, ona żyje. Tak po prostu i sobie je. Ja rozumiem, że jakby nóżki połamała chociaż, nie? Ale no, wiadomo. Albo przeżyje, albo nie. Hallo, bist du Markus verlorene Schaf? Ich fasse das mal als... Tak, na pewno ci odpowie, główny bohaterze. Tak, jestem tą owcą. Ich bring dich weg. Dobra, chodź. Dobra, biegnie. No i fajnie, że też sobie ogólnie tutaj z tych potworów w okolicy wyczyściliśmy, no bo nie wiadomo jakby to było, jeżeli byśmy na przykład tam zostawili akurat powiedzmy te kretoszczury, bo tam chyba były w sumie kretoszczury najbliżej, czy tam ścierwojady, no chyba raczej kretoszczur czy tam ścierwojad owce nie atakuje, ale na przykład jakiś wilk zawsze by mógł być tam i by mógł zaatakować, nie? Tą owcę. Okej, trzeba troszkę chyba taki łuk delikatny, dobra. Okej, biegnie za nami. No śmiesznie to wygląda, ale...
nie jest daleko. Toż mi się przypomniało, jak kiedyś się w Gothicu robiło podstawce, dwójce, żeby owce przyprowadzić z farmy Onara do klasztoru. Ja pierdzielę taki kawał, nie? Ale to i tak bardzo rzadko to robiłem, bo lepszym sposobem można było po prostu posążek przynieść, żeby zostać nowicjuszem. Ten, który Daronowi ukradły gobliny czarne. Więc no to był o wiele lepszy sposób, naprawdę. Czekajcie, bo nie wiem gdzie... Okej, okay, na tym sobie zapiszmy. Ogólnie to jeszcze ten nagrywam odcinek przed wrzuceniem pierwszego. W sensie pierwszy się już wrzuca i jakby przetwarza się tam do HD i pewnie niedługo będzie publiczny. Także jeszcze nie widziałem jakby komentarzy i jeszcze jakby nie wpisałem, nie? Nikogo. Prócz wspierających, także w trzecim odcinku się zapewne pojawią już jakieś tam zapisy. Marko, jestem. Z owcą oczywiście. Hier hast du dein Schaf zurück. Pass beim nächsten Mal besser drauf auf. Oh, wie kann ich dir nur danken? Hier, nimm. Ist nicht viel. Okej, okay, 75 sztuk złota, nieźle. Jest uratowana owca, możemy w ogóle z nim gadać, jeszcze nieźle. Jest pokazane, która dokładnie, co nie? Teraz będziemy wiedzieć, którą uratowaliśmy. No nic. W sumie robi się ciemno, nie? 19.27, ale dobra, jeszcze sobie tutaj zerknijmy. Mamy tutaj dużo łóżek, także na spokojnie. No i tutaj ogólnie widać, że to pomieszczenie, powiedzmy, ta komnata im służy głównie do spania, okej. Okay. Ale tutaj jeszcze było przejście w prawą stronę, za kowalem. Dokładnie, Nora, Thomas i Lukas. Okej. Zębacze. Fajnie się zapowiada, że tam będziemy mogli sobie właśnie przejść. No i to jest ta dźwignia, która jest zablokowana, nie? Czy będziemy sobie tam mogli przejść kiedyś w końcu? Fajnie, fajnie. Jest trochę ciemno niby. Albo dobra, zrobimy to inaczej. I tak jest trochę chyba za wcześnie. Czekajcie, jak z tymi zielami? Dobra, no wiadomo, w nocy, okej, okay, ale tak po prostu chyba gdzieś tam na polu, okej. Okay. Czekajcie, czekajcie, sen od północy do południa, żeby powiedzmy była ta pierwsza w nocy, nie? To już będzie taki pewniak, tak, trzeba się rozciągnąć jeszcze. To już będzie pewnie taki, myślę, że taki pewniak, nie? Żeby te rośliny były już gdzieś tam, także teraz sobie sprawdzimy. No troszkę będzie gorzej, bo... O, nawet sobie dalej patroluje, albo, ale siedzi, nie? Troszkę będzie gorzej, no bo widoczność, ale... Pochodnie mamy? Chyba nie mamy, nie. Troszkę będzie gorzej, bo ta widoczność, ale... Może się nam udać. Żółwiaki śpią chyba. No tylko, że... Za bardzo nie wiem, jak te rośliny wyglądają. Szczerze mówiąc. A takiej żadnej nie mam, co nie? No bo w sumie wszystko jakby za dnia zbieraliśmy. Kurde, ciężko powiedzieć, bo... No w nocy, ale chyba mi nie mówi dokładnie gdzie. Więc jeżeli nie mówi, no to po prostu sobie tak będziemy... chodzić tutaj po tym całym terenie, nie? To się uda tak? Nie wiem, tutaj może? Noc jest, to jest pewne, więc no... Muszą być gdzieś. Na 100%. Jest. Ziele mangory. Tak, dobrze przeczytałem. Ziele mangory. Dokładnie. Kolejne drugie. Elegancko, dobra. Uda się. Wyglądają jak te ogniste ziele, ogniste korzenie. W sumie jak ognisty korzeń, dokładniej. Ziele mangory kolejne, dobra. Trzecie, potrzeba ich 5. Tak, dokładnie 5. Czyli jeszcze 2 ziela. Dobra, czwarte i jeszcze jedno. Wiem, ja też tak za bardzo nie widzę, bo jest ciemno, także... Wiem, rozumiem was. Dobra, 5. Może niby więcej, jest 6. Wiadomo, że tak rozmieścili pewnie więcej, żeby nie było takiego większego problemu też, bo one, nie wiem, jakiekolwiek zastosowanie będzie miało. To ziele prócz tej misji? Pewnie nie, ale niech sobie będzie jedno takie na pamiątkę w ekwipunku. No dobra,
Idziemy mu to oddać ziółka, ale możemy się w sumie przespać. No ale to dobra, jak dojdziemy tam, to zrobimy to. Te ziółka. No i tam tym trzem w sumie będziemy musieli chyba jeszcze tylko pomóc i to by było w takim razie na tyle wtedy. Jeżeli chodzi o tych kopaczy z tej części. Nie od północy. Chociaż to... Ej, zepsuło się. Dobra, muszę Marwina użyć. Pomoże? Nie pomoże. Nie wiem, gdzie ja zapisywałem. Aha, no to fajnie. A łóżko jeszcze raz mogę? No to zajebiście. Nie wiem, gdzie ja zapisywałem. A coś zjeść? Nie, muszę grę zresetować i już nie wiem, gdzie zapisywałem. Dobra, bo tu już się całkowicie coś pierdzieli. Zaraz wracamy. Dobra, wracamy z powrotem. Musiałem jeszcze raz tylko po prostu te zielska zebrać i w sumie to git. Wyszło. Od południa weźmy tam powiedzmy 14. Czyli trzeba uważać jakby, żeby... Nie wiem, może to było jednorazowe, ale żeby jakby nie wracać na odpoczynku, tylko po prostu wybrać już jednak jakąś tam godzinę, nie? Bo tak to jak kliknąłem wróć, no to się właśnie wtedy zepsuło i nie wiem, czy to było jednorazowe, czy nie, ale nie chcę sprawdzać znowu. Więc mamy to, też sobie jedno jakby więcej zebrałem. Mamy 6, przy okazji w ogóle bagienne ziele mi wpadło. Nie bagienne. Goblinie jagody mi wpadły. Jedne i ziele lecznicze jakieś przy okazji tam zebrałem, więc fajnie niby. Goblinie jagody, no to jednak droższe też. Dobra, i to chodziło o Mateusza, hey, tak? Du. Dobrze pamiętam? Hier hast du das Kraut. Danke, du hattest all die Erfolg. Das ist schön. Dann brauche ich mir wenigstens keine Gedanken mehr machen, dass ich die Arbeit hier nicht beschaffe. Hier, du bekommst dafür diesen Ring. Ich kann hier eh nichts mit ihm anfangen. Dobra, fajnie, dostaliśmy jakiś pierścień jeszcze. Mocy, pierścień do siły 3. Naprawdę te Anglezy są w porządku. I to, że czasem ktoś tam nic nie daje, no to okej. Okay. Tam jeden dał mi w sumie ser, ale zobaczcie, no tutaj pierścień żywotności 40, tutaj pierścień mocy na siłę 3. Nieźle. Temu też w sumie tak naprawdę możemy przecież pomóc, nie? Was kann ich für dich erledigen? Also, ich habe mir folgendes überlegt. Es geht nicht darum, dass du etwas für mich tust, sondern für dich. Du hattest gesagt, du willst dich darum kümmern, einen Ausweg zu finden. Da brauchst du sicherlich genügend Kräfte. Ich möchte einfach, dass du bei mir deine Stärke ein bisschen trainierst. Egal wie sehr. Hauptsache, du bekommst etwas mehr Muskeln und kannst größere Taten vollbringen. Na, das nenne ich mal eine lohnenswerte Aufgabe. Sobald ich genügend Erfahrung habe, werde ich mich von dir trainieren lassen. No dobra. Trainiere mich. Okej. I my, z racji, że mamy akurat też 20 punktów nauki, myślę, że możemy je wszystkie wydać w siłę. I tak zróbmy. Dobra, 38 punktów siły. Gut, schön, dass du meine Aufgabe angenommen hast. Damit bin ich zufrieden mit dir. No i teraz też zastanawiające, czy wystarczyło, że na przykład byśmy jeden punkt w 5 siły wydali, w sensie jedną piątkę w 5 siły, 5 za 5 to znaczy, czy na przykład 1 za 1 jakby wystarczyło? W sensie, czy jakakolwiek ilość nauczonej siły by wystarczyła na to, żeby wykonać to zadanie, nie? W sumie nie sprawdziłem, nie pomyślałem, żeby przed tym sprawdzić to, ale no wyuczałem się już tej 20, więc git jest. I... Aha, od Marko też dostaliśmy zadanie, jakby jeszcze jedno z tym lękiem wysokości. No Marko ma lęk wysokości, a jednak pilnuje owiec na klifie. Musi być jakieś lepsze rozwiązanie. W sensie, żeby z tymi owcami gdzieś indziej się przeniósł, żeby gdzie indziej mógł je pilnować. Na dole, tam w tej dolinie, nie ma żadnych potworów już tak naprawdę, więc no nie powinno być jakiegoś tam większego problemu. Okej, czyli tu możemy jeszcze siłę. Zobaczmy, co u tych chłopaków będzie można. Gruß. Sei gegrüßt, Junge. Heute fühle ich mich mal richtig gut. Das Gestein löst sich einwandfrei und wenn ich mir die anderen anschaue, bin ich dagegen richtig zufrieden. Hätte ich nur nicht meinen Ring an Jona verloren. Um was für einen Ring geht es denn? Nun, ich habe eine Wette verloren. Dabei habe ich um meinen Ring gewettet. Nun habe ich aber die Wette verloren und somit auch meinen Ring.
Den Ring brauche ich unbedingt wieder. Hätte ja nicht gedacht, dass ich den verliere. Sonst hätte ich den nie als Einsatz gegeben. Wenn du willst, kann ich ihn mal fragen, ob er ihn dir wiedergibt. Ja. Das wäre natürlich toll. Versuch dein Bestes. Ha, no nieźle. Mam odzyskać pierścień, który przegrał w zakładzie. To może my z tą osobą też będziemy musieli się o coś założyć. Ciekawe. I w jaki sposób, no, odzyskać ten pierścień, nie? No bo... Hej! Hallo! Ein harter Schlag in das Gestein gibt Muskelkraft in Arm und Bein. Ah ja, sicherlich. Ich sehe im Vergleich zu den anderen nur Positives an dieser Arbeit. Die anderen machen sich fertig. Aber was bringt das? Man muss doch das Beste aus der Situation machen. Gut, ein Optimist also. Hättest du trotzdem Arbeit für mich? Klar. Ich sag dir jetzt und hier, das Herz des Monsters schlägt für Bier. Ich müsste in der Schlafhöhle bei meinem Bett noch eins stehen haben. Das kannst du mir mal holen. Falls du ein anderes hast, ist das auch okay. Hauptsache Bier. Hier, ein ordentliches Bier. Ah, danke. Genau das Richtige. Hier, das ist für dich. Irgendein komisches Buch. Zabawna książka, księga wiedzy. No to chyba nie taka zabawna. Punkty nauki plus 5. Verstehe. Elegancko, no i widzicie, te nagrody są zajebiste. Hey, du. Hallo. Erschöpft, durstig, müde. Hallo? Mann, ich kann einfach nicht mehr. Kann ich dir helfen? Natürlich. Und wie? Schon mal Matthäus gesehen? Der arbeitet und arbeitet, ohne irgendwelche Beschwerden. Und ich schufte mich ab und kann kaum mehr. Frag bei ihm bitte nach, wie er das macht. Ich darf hier nicht weg. Ich weiß jetzt, was Matthäus Heilmittel ist. Tatsächlich? Sag! Mangora-Kraut, es hält einen fitter denn je. Okay, besorg mir solches Kraut. Ansonsten überlebe ich diese Arbeit nicht mehr. Akurat idealnie mamy te jedno więcej, które zebraliśmy. Normalnie po prostu git. Hier hast du das Kraut. Wow, ich fühle mich gut. Danke vielmals. Hier hast du etwas Gold. Dobra. Mann, das Zeug haut rein. Ich könnte Matthäus Arbeit glatt mitmachen. Fajnie, naprawdę dobrze się okazało. No i... Co, tak naprawdę no został mi ten lęk wysokości od Marko, no i przegrany zakład, w sensie ten pierścień, nie? No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tych wszystkich osobników i tak naprawdę no będziemy mogli wrócić do Paladyna, do Marko, powiedzieć mu o tym, że wszystkim jakby już chyba pomogliśmy, no i raczej no te zaufanie już zdobyliśmy i tak w sumie w większości teraz, także będzie dobrze. No będzie trzeba coś wymyślić, jeżeli chodzi o ten lęk wysokości. Nie wiem jeszcze w sumie szczerze mówiąc co. No i ten przegrany zakład trzeba jakoś ogarnąć, ten pierścień, w sensie trzeba jakoś ogarnąć, także jak na razie myślę, że na tym sobie możemy zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, jeżeli chcecie być tutaj na slotach, to dajcie znaka, jakiś komentarz, zostawcie suba, jeżeli chcecie być na bieżąco, jeżeli wam się podoba moja twórczość, łapkę jakąś tam w górę i zawsze jest tam też możliwość oczywiście wsparcia mojego kanału, jeżeli chcecie. Jeżeli lubicie moją twórczość i chcecie mnie wspierać, no to tam macie opcję pod filmem po lewej stronie. Wesprzyj, także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się do kolejnego, cześć.